Cześć, Waldek Janiak, KWS Polska. Na niektórych plantacjach buraków można zauważyć już pośpiechy. Pośpiechy to rośliny buraka cukrowego, które w pierwszym roku wegetacji, po wystąpieniu dłuższych okresów chłodów wiosennych, przeszły stadium jarowizacji i wytworzyły pędy nasienne. W odróżnieniu od buraku chwastów, u pośpiechów pęd jest nierozgałęziony. Ich korzeń w zasadzie nie różni się morfologicznie od typowych korzeni buraka cukrowego. Oczywiście takie rośliny zawsze rosną w rzędzie. Usuwanie pośpiechów to jedno z ważniejszych zadań do wykonania na profesjonalnie prowadzonej plantacji buraków. Dlaczego? Nasiona osypane przez rośliny pośpiechowate to jedna z możliwych przyczyn wytworzenia w przyszłości populacji burakochwastów. Każda z takich roślin może wytworzyć nawet do 2000 nasion, które są zdolne do kiełkowania nawet do 20 lat. Dodatkowo stanowią one konkurencję dla buraków, zabierając światło, wodę oraz składniki mineralne, pogarszają także jakość technologiczną wytworzonego surowca. Pośpiechy należy wyrwać najlepiej już w momencie ich pojawienia się. Rośliny, które dopiero wytworzyły pęd nasienny, są łatwiejsze do wyrwania i nie zdążyły jeszcze zawiązać nasion. Usuwanie pośpiechów szczególnego znaczenia nabiera w przypadku plantacji Combizo Smart. Technologia Combizo Smart to najskuteczniejszy sposób zwalczania burakochwastów pochodzących z odmian klasycznych i jest aktualnie najlepszym rozwiązaniem dla plantatorów, którzy borykają się z tym problemem. Należy jednak pamiętać, że rośliny, które wykiełkują z osypanych nasion odmiany Smart, nie zostaną zwalczane przez herbicydy stosowane w tradycyjnej ochronie buraka, jak i należące do grupy inhibitorów ALS. Więc aby zachować korzyści płynące ze stosowania technologii Combizo Smart, istotne jest, aby pośpiechy, które pojawiły się na plantacji obsianej odmianami Smart, były również wyrwane i usunięte z pola, zanim wytworzą nasiona. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek KWS z pola.